Nadeszła ta chwila, napisałem do 100 polityków. Większość z was ogląda, a nie subskrybuje kanał, więc kliknij ten czerwony przycisk. Spraw, aby stał się szary, bo uwierz mi, będzie się działo. Witajcie, zajkamcie, witam was w kolejnym odcinku z serii pisania do 100 sławnych osób. Dzisiaj politycy, na waszą prośbę miałem wiele wiadomości, please, oraz komentarzy, żebym napisał do 100 polityków, tym bardziej, że jest idealna okazja. Nie wiadomo, kiedy wybory prezydenckie się odbędą, o to właśnie pytaliśmy. Pisałem do polityka jako młody człowiek, który nie wie, co się dzieje, oczywiście udawałem. Czy wiadomo, kiedy odbędą się wybory prezydenckie, a jeśli nie, to według pana, pani, kiedy powinny się odbyć? Mam kilka odpowiedzi, więc zobaczymy sobie to. Na początku zostawiam łapeczkę w górę, 3000, będę zadowolony i robimy kolejną część, subskrybujcie kanał, lecimy po 160 tysięcy subów, więc subskrybuj, będzie więcej tego formatu. No i oczywiście mój Instagram, na którym wszystko się dzieje, jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam like na profilu, więc warto. No i oczywiście w komentarzu piszcie pomysły na filmy, ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Dobra, uwaga, ale na początku jeszcze muszę o czymś wspomnieć. Mój TikTok, tak, założyłem TikToka. Kto nie widział poprzedniego filmu Najlepsze TikToki raperów, to obejrzyjcie. Tutaj założyłem TikToka, jeśli będzie 100 obserwujących, to wstawiam TikToka. Prawdopodobnie może już jest, zaobserwuj, ponieważ jeśli zaobserwujesz, to wpadam na twój profil TikTokowy i też ci lajkuję TikToki. Po prostu eksperymentalnie pobawimy się w tego TikToka, mam kilka w wersjach roboczych, więc będzie się działo, zaobserwuj, a my lecimy do wiadomości z politykami. Okej, okay, jednak nie napisałem do 100 polityków, ponieważ, już tłumaczę, nie ma tak dużo popularnych polityków polskich. Szukałem tyle, ile było, jest kilkadziesiąt po prostu tych osób, ale nie ma stówy. Na początku Andrzej Duda, nic. Tak wyglądała właśnie ta treść. Witam, piszę z pytaniem, czy wiadomo, kiedy odbędą się wybory prezydenckie, jeśli nie, to pana zdaniem, kiedy powinny się odbyć. Pozdrawiam, Kamil Frąckowiak. Okej, okay, ani premier również nie odpisał. No tu będzie ciężko z tymi politykami, ponieważ na przykład jak proponowaliście Jarosława Kaczyńskiego albo właśnie takich starszych polityków, na przykład minister zdrowia Łukasz Szumowski, oni nie mają Instagramów, oni mają... Politycy zazwyczaj mają Twittera, a wiadomo, my piszemy na Instagramie, więc zobaczymy, czy ktoś odpisał. No mogę wam zdradzić, że ktoś odpisał. Uwaga! Borys Budka wyświetlił, ale nie odpisał. To jest poseł Koalicji Obywatelskiej. No muszę oczywiście powiedzieć, że dzisiaj jest mega obiektywny odcinek. Nic się nie bawimy w poglądy polityczne. Sprawdzam po prostu, kto odpisał. Borys Budka wyświetlił. Niestety nie odpisał, lecimy dalej. Patryk Jaki, Rafał Trzaskowski, Ryszard Petru. No powinniście kojarzyć te nazwiska, szczególnie starsza trochę widownia. Małgorzata Kidawa-Błońska, która już wiadomo nie jest kandydatką na prezydenta. Ewa Kopacz, Janusz Palikot, Radosław Sikorski, Robert Biedroń. Niestety nie ma żadnych odpowiedzi na razie. Stanisław Żółtek, też kandydat na prezydenta. Wyświetlił, ale nie odpisał. Co jest? 335 followów ma. Czemu oni mi nie odpisali? Ach, ci politycy, pewnie, no wiadomo też, jeśli nie odpiszą, to się nic nie stanie. Pewnie są zalatani, albo po prostu niewygodne pytanie im zadałem. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze chociaż wyświetlił, a nie odpisał. Ale mam nadzieję, że chociaż odpisze ktoś. No na pewno ktoś odpisał, bo wam już zdradziłem. Ale na razie się na to nie zapowiada. No i mamy pierwszą odpowiedź. Sławomir Neumann. To jest Koalicja Obywatelska. Witam, nie wiadomo jeszcze. Zgodnie z prawem marszałek Sejmu powinna do 24 maja ogłosić nowy termin wyborów. Czyli się spo. Nie zrobiła tego i czeka na ustawę, która jest w Senacie. Pewnie 3 czerwca ustawa zostanie podpisana przez prezydenta. Wtedy ogłoszone będą wybory. Jaka data? Nie wiem. Według mnie taka bezpieczna pod względem organizacyjnym jest 12 lipca. Pozdrawiam. Okej, fajnie, że mamy jakąś odpowiedź, mamy prawda tutaj też proponowaną datę wyborów prezydenckich, o którą zapytałem. No i po prostu sobie w sensie, czy wy się też z tym zgadzacie, czy inni kandydaci się z tym zgodzą. Bo mamy jeszcze jedną odpowiedź i zobaczymy, czy będzie podobne rozumowanie. Okej, czyli w takim razie na lipiec, koniec czerwca, lipiec. Tutaj jest proponowany początek lipca. Dobra, mamy odpowiedź od Sławomira Neumanna, ja oczywiście podziękuję. Okej, lecimy dalej. Tutaj właśnie nie ma jeszcze tych odpowiedzi, ale jest odpowiedź Szymon Hołownia. Też kandydat na prezydenta. Niestety nie wiadomo, być może wkrótce się dowiemy wszyscy. W obecnej sytuacji ciężko to określić. Okej, czyli tu nie ma już tak rozbudowanej odpowiedzi jak u pana Neumanna. Nie ma po prostu też wskazanej specjalnej daty, tylko no wiadomo, wszystko tak z dystansem.
czyli że może wkrótce się dowiemy w obecnej sytuacji, ciężko to określić. Okej, okay, a Szymon Hołownia ma 241 tysięcy followów, ale przynajmniej to widać, że ma, to nie jest bot, ani to nie jest chyba nikt za niego odpowiadający. Myślę, że to jest sam on tutaj odpowiedział, tak jak pan Neumann to samo. Więc fajny kontakt z influencerami w sumie w internecie, z wyborcami tak naprawdę. Więc mega fajnie, też podziękuję. Czy mamy jeszcze coś? Arłukowicz, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Stanisław Tyszka, Michał Dworczyk. I koniec, to był Tatamaty, Marcin Matczak. To by było na tyle, moi drodzy. To by było na tyle. Nie było dużo tych polityków, ale też, no, jeśli jakiegoś popularnego polityka pominąłem, to możecie napisać w komentarzu, ale prawdopodobnie on nie ma Instagrama, więc najpierw sprawdźcie. To by było na tyle. Jeśli chcecie kolejne części, zostawicie łapeczki w górę, dużo, i będę zadowolony. No i oczywiście przechodzimy do podsumowania. Dobra, więc wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca. Odcinek zrobiony na wasze życzenie, na waszą prośbę. Dwie odpowiedzi, ale w sumie fajnie. Dwóch, jeden kandydat na prezydenta, jeden, prawda, poseł, więc też w sumie spoko. Więc trudne to było nawet, żeby oni odpisali, a jednak dwóch się zdarzyło, więc jest okej. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo lecimy po 160 tysięcy widzów, więc mam nadzieję, że dołożycie cegiełkę. Mój Instagram, jeśli mnie zaobserwujesz, otrzyma spam like na profilu, to samo na TikToku, więc zaobserwuj tego TikToka, please, bo ja tam muszę się rozpędzić, co nie? Też dostaniesz spam like pod TikTokami. No i wszystko, w komentarzu piszcie pomysły na filmy. Ja się teraz z wami żegnam. Dzięki, że jesteście, byliście i będziecie. Cześć!